Powiedzmy, że mamy odwzorowanie f ze zbioru x w zbiór y, czyli przypomnę, mamy dwa zbiory x, y i odwzorowanie f to jest przypisanie każdemu elementowi ze zbioru x pewnego elementu ze zbioru y, to jest symbolizowane przez te strzałki, przy czym może się zdarzyć, że dwóm różnym elementom ze zbioru x jest przypisany ten sam element y, prawda? Czyli te dwie strzałki się kończą w tym samym miejscu. I teraz jeżeli mamy pewien element, na jednym końcu mam element x takiej strzałki, na drugim końcu mam element y, no to piszę y równa się f od x, tak? I mówię, że y jest wartością odwzorowania f w punkcie x. I teraz tematem tego filmu będzie odwzorowanie odwrotne. Co to jest taka ogólna definicja odwzorowania odwrotnego? I od razu uprzedzę, że choć nie będziemy mówić, jakie warunki f musi spełniać, aby takie odwzorowanie odwrotne istniało, to odwzorowanie, które tu jest narysowane, nie będzie posiadało odwzorowania odwrotnego. Prawda? Jeżeli odwzorowanie skleja dwa różne punkty, to od razu uprzedzam, że takie odwzorowanie nie ma odwzorowania odwrotnego. Ale zanim przejdziemy do odwzorowania odwrotnego, chciałbym zdefiniować pewne szczególne odwzorowanie. Dla każdego zbioru mamy takie odwzorowanie, mianowicie odwzorowanie tożsamościowe, czy też identycznościowe. Odwzorowanie tożsamościowe. Czy też inaczej identycznościowe. Czyli sytuacja jest taka, że mamy pewien zbiór Z. No i to odwzorowanie będziemy tutaj oznaczać od takim skrótem od identycznościowe ID z tym nazwą tego zbioru. To będzie odwzorowanie Z w Z. No, można spotkać się z inną notacją, mianowicie taka jedynka z napisem Z, prawda? I co to jest za odwzorowanie? Otóż to jest odwzorowanie takie, które każdemu punktowi Z przypisuje jego samego. To można symbolizować taką pętelką. Wobec tego id z od z równa się z dla każdego z małego należącego do zbioru z. Teraz to odwzorowanie ma pewną szczególną własność, która właśnie wyróżnia go spośród wszystkich innych odwzorowań, a mianowicie jeżeli mamy dowolne odwzorowanie, powiedzmy G, z jakiegoś zbioru X w zbiór Z i złożymy to odwzorowanie z naszym odwzorowaniem identycznościowym na Z, to co dostaniemy? No zobaczmy. Policzmy w punkcie X. No to złożenie jak jest zdefiniowane? No biorę, najpierw liczę G od X, a potem liczę wartość tego odwzorowania zewnętrznego na wyniku działania G, czyli co? No to, ale G od X to jest pewien element z Z. No i patrzymy, prawda? Ta identyczność nie robi z nim nic, czyli to będzie z powrotem G od X. Prawda? Czyli innymi słowy, to odwzorowanie ma taką własność, że dla każdego odwzorowania G z jakiegokolwiek zbioru X w zbiór Z, jeżeli złożymy to odwzorowanie z tą identycznością, to dostaniemy z powrotem odwzorowanie G. I podobnie jest z drugiej strony. Jeżeli mam dowolny zbiór, powiedzmy Y, tak, i wezmę dowolne odwzorowanie H i zapytam się, co to takiego jest H złożone z identycznością na Z, no, w jakimkolwiek punkcie Z, no to ponownie stosuję tę naszą definicję składania, czyli liczę H od wartości identyczności na Z w Z. No ale właśnie to jest H od Z z powrotem. A zatem H złożone z identycznością Z równa się H. To jest podstawowa własność takiego odwzorowania identycznościowego na zbiorze Z. I wobec tego mamy tutaj w naszej sytuacji, wracamy do naszego odwzorowania F, mamy tutaj dwa zbiory, więc mamy takie dwa odwzorowania tożsamościowe. Jedno odwzorowanie na zbiorze Y, a drugie na zbiorze X. No, czyli mamy takie dwa odwzorowania.
Teraz przystępujemy do definicji odwzorowania odwrotnego. Mianowicie powiemy, że f z x w y, czyli odwzorowanie f jest odwracalne, na początek tak zróbmy, jest odwracalne, tak, definiujemy ten termin, jest odwracalne, jeżeli istnieje odwzorowanie . No, to będzie ten kandydat na f do minus pierwszej, na odwzorowanie odwrotne. Ja je może na chwilę nazwę sobie odwzorowaniem g. Ono jest z y w x. Czyli innymi słowy, przeciwdziedzina naszego odwzorowania f jest dziedziną tego g i na odwrót. Jeżeli istnieje odwzorowanie g, takie, że... No, jeżeli złożę g z f-em, prawda, to co to jest? To najpierw idę z x do y, a potem z y do x, czyli to jest odwzorowanie z x w x i to ma być identyczność na zbiorze x i, czyli dwa warunki muszą być spełnione, a f złożone z g w tą stronę to jest identyczność na zbiorze y. Taka jest definicja. Za chwilę pokażemy, że takie odwzorowanie, jeżeli istnieje, to jest jedno. No nie może być dwóch różnych odwzorowań g o tej własności, no i wtedy to g będzie odwzorowaniem odwrotnym do f i oznaczymy je za chwilę tak, jak oznaczamy odwzorowanie odwrotne. Może jeszcze rysunki, czyli tak, tu mamy nasz zbiór x, tu mamy nasz zbiór y i tu mamy x z powrotem, to jest jedna konfiguracja, tu mamy nasze f, i tu mamy nasze g. No i teraz, jeżeli złożę f i g, złożenie f z g, to jest właśnie to, czyli to jest g złożone z f. I to ma być, prawda, dla każdego x, mam wrócić do niego samego, tak? Czyli tu jest x, no tu jest jakiś f od x, a tu jest z powrotem x. No to jest opis tutaj tej równości. No. F złożone z g to jest identyczność. Czyli najpierw f, potem do wyniku przykładam g i wracam do punktu x. No to jest ten sam x tutaj. No i, ale to jest za mało. W tej definicji występują takie jeszcze to, ten warunek i on jest też istotny. Wobec tego mamy tak, mamy y, po środku mamy zbiór x. Dobrze, może podpiszę jeszcze x, x, x. Tu mamy y, y, y. I teraz opiszę tę drugą nierówność. Mamy najpierw g i potem f. I znowuż, jeżeli wezmę dowolny punkt y, no to tutaj otrzymuję punkt g od y, to jest element x, mogę obliczyć f na nim i wracam do punktu y tego samego. Znaczy to jest to złożenie, to jest to drugie złożenie, f złożone z g. Prawda? Zwracam uwagę, że tutaj nie mówimy o żadnych warunkach, jakie f musi spełnić. O tym będzie w filmach następnych. Natomiast precyzyjnie mówimy, co to jest odwzorowanie odwrotne. Czyli, znaczy, jaki warunek podstawowy spełnia odwzorowanie odwrotne. Teraz tak, no, z tej definicji, zobaczmy, no, ta definicja nie mówi o tym, że na przykład jest takie jedno g. No więc to, żeby sprawdzić, że ta definicja rzeczywiście precyzuje jakieś jedno odwzorowanie, to trzeba zobaczyć, że nie może być dwóch odwzorowań g, które spełniają te dwa warunki w naszej definicji. Więc spróbujmy udowodnić, że taki fakt, że g, o ile istnieje,
jest jedyne. Czyli nie może być dwóch odwzorowań o tej własności. To jak wykazujemy to, że nie może być dwóch G? Otóż zakładamy, powiedzmy, że mamy takie dwa odwzorowania, które spełniają te własności i z tego spróbujmy udowodnić, że one muszą być tym samym. Tak? Czyli powiedzmy, że mamy dwa odwzorowania, G1 i G2, no właśnie, z Y do X, które spełnia, każde z nich spełnia te dwie własności, czyli G1 złożone z F to jest identyczność na zbiorze X, G2 złożone z F to jest identyczność na zbiorze X oraz F złożone z G1 to jest identyczność na zbiorze Y i F złożone z G2 identyczność na zbiorze Y. No dobrze, i teraz spróbujmy udowodnić, że G1 jest równe G2. Otóż G1, czyli tak jak tutaj, G1 to jest z Y do X. I teraz ja wykorzystam właśnie tę podstawową własność odwzorowania identycznościowego. Mianowicie, ja wiem, że G1 to jest z Y do X, czyli ja mogę napisać, że G1 to jest to samo, co identyczność na zbiorze X złożona z G1. Prawda? Mam pewien element Y, przechodzę do X i tutaj go nie ruszam. To jest bez wątpienia prawda. I teraz, no identyczność, ja mam pewne warunki tutaj, z których muszę skorzystać prawdopodobnie, żeby udowodnić, że G1 jest równe G2. Otóż popatrzmy. Mam tutaj taką tożsamość, którą musi spełniać G2. Otóż identyczność na zbiorze X mogę zapisać jako G2 złożone z F, prawda, tutaj. Czyli zapisuję to w ten sposób. To jest G2 złożone z F, nawias, to jest ta identyczność, złożone z G1. Ale teraz w jednym z poprzednich filmów wykazywaliśmy, że składanie odwzorowań jest łączne, czyli ja mogę ten nawias zapisać inaczej, to znaczy złożenie tych, mogę ten nawias przerzucić tutaj. Dobrze, czyli prawda, mogę, to jest łączność składania odwzorowań. Czyli mam G2, mogę złożyć z F złożonym z G1. Teraz patrzę, aha, F złożone z G1, to występuje mi tutaj. Tutaj mam pewną równość. F złożone z G1, prawda? To. F złożone z G1 to jest identyczność na zbiorze Y. No to wykorzystam to. To jest G2 i zamiast tego wpiszę identyczność na zbiorze Y. Dobrze, ale podstawową własnością takiej identyczności, czyli G2 jest z Y w X. No to popatrzmy, prawda? Ta identyczność tutaj na każdym zbiorze no, spełniała takie dwie tożsamości, prawda? Dla każdego odwzorowania, które wchodzi do tego zbioru niejako, mogę złożyć tą identyczność i go nie zmienia, a także każde, które wychodzi. No tu jestem w takiej sytuacji, że mam G to jest z Y, czyli najpierw stosuję tę identyczność, no, która mi nic nie robi z Y, a potem G2, czyli to jest to samo co G2. No i teraz patrzę na początek i koniec równości, czyli mam G1 równa się G2. Prawda? Czyli wobec tego G jest jedyne, czyli G jedyne, no i wtedy G oznaczam po prostu przez F do minus pierwszy. Prawda? To jest oznaczenie na odwzorowanie odwrotne. I nazywam, skoro już wiem, że mam jedno takie odwzorowanie, to nazywam, oznaczam je F do minus pierwszy i nazywam odwzorowaniem odwrotnym do F. Odwzorowanie odwrotne do F. Teraz chciałbym jeszcze popatrzeć na tę definicję i zobaczmy, czyli jeszcze raz, szybciutko dwa rysunki. Czyli tak, mam X, mam Y, mam F,
No i teraz wiem, że istnieje, czyli f do minus pierwszej, powiedzmy, że istnieje już i oznaczę, i ona ma takie własności, że f do minus pierwszej złożone z f to jest identyczność na x oraz f złożone z f do minus pierwszej to jest identyczność na y i f do minus pierwszej to jest y w x. Teraz i wiemy, że to f do minus pierwszej jest 1. Otóż co to jest f do minus pierwszej do minus pierwszej? Użyjmy tej definicji. No to co? To powinno być, czyli teraz mamy taką sytuację. Teraz mam to. Mam tutaj x, czyli to jest x, x, y, y. I mam teraz pewne odwzorowanie f do minus pierwszej. No, co to by było f do minus pierwszej do minus pierwszej? To powinno być pewne odwzorowanie, nazwijmy je na chwilkę h, które działa z x do y. I to h ma następujące własności, no takie jak odwrotność f do minus pierwszej. Czyli h złożone z f do minus pierwszej to ma być identyczność na y. No, tu jest jeszcze raz, przedłużmy ten rysunek, tu jest y, no i tu jest to nasze odwzorowanie h, h. Czyli f do minus pierwszej złożone z h równa się y, no i w drugą stronę złożenie f do minus pierwszej złożone z h tutaj, to jest identyczność na x. No. Czyli jeżeli istnieje odwzorowanie odwrotne do f do minus pierwszej, to ono musi spełniać takie dwie równości. I jak mówię, jest to zastosowanie tej własności posiadania odwzorowania odwrotnego do odwzorowania f do minus pierwszej. No i teraz patrzymy, prawda, czy istnieje takie odwzorowanie. Ale zwróćmy uwagę, że popatrzmy najpierw na tę równość, prawda? Odwzorowanie h musi mieć taką własność, no ale popatrzmy tutaj. Tę własność ma odwzorowanie f, prawda? To jest to samo, jeżeli położę f równe h, to widzę, że jest dobrze. Teraz druga własność tutaj, f do minus pierwszej, no to widzę, że również f równe h, czyli odwzorowanie f ma tę własność. No dobrze, czyli odwzorowanie odwrotne do odwrotnego to jest odwzorowanie f. Czyli jeżeli odwzorowanie f ma odwzorowanie odwrotne, to odwzorowanie odwrotne do niego też ma odwzorowanie odwrotne i odwrotne do odwrotnego to jest nasze pierwotne odwzorowanie f. No a w następnych filmach zobaczymy, jakie własności musi mieć odwzorowanie f, aby istniało odwzorowanie odwrotne.